bagiem na moim serwerze bagemse.pl. A tu jestem ja na totalnie nowym koncie, które specjalnie zakupiłem pod ten odcinek. A celem, który obrałem sobie na ten film, jest totalna dominacja całego trybu, zaczynając dosłownie od zera. Na koncie, na którym grałem, nie miałem żadnych itemów, żadnych rank oraz uwagi na to, że było to nowe konto, nie miałem również żadnych przyjaciół. Aczkolwiek nawet pomimo braku tych fundamentalnych rzeczy, w niecałe 17 godzin udało mi się zdobyć jednego z najlepszych setów na serwerze oraz wbić 12 topkę rankingu oraz 4 topkę bogactwa. A jeżeli zastanawiacie się, jak udało mi się to osiągnąć, oglądajcie ten film do końca, a ja już przechodzę do Minecrafta. Okej, a więc wbiłem już na Skyrim na moim świeżym koncie o nazwie Doggy137, tylko że od tyłu. No jak sami widzicie, nie mam tutaj dosłownie nic, mam cały pusty ekwipunek, nie mam żadnego seta, nie mam żadnej broni, nie mam żadnego amuletu. No i w Ender Chest, jak sami widzicie, również nie mam totalnie nic. No ale jeżeli myślicie, że jest to mój największy problem, no to no niestety się mylicie. Bo jak sami możecie zobaczyć na scoreboardzie, mam już 5 godzin 44 minuty przez to, że no niestety mój 8-letni kuzyn już troszeczkę na tym koncie grał. Co oczywiście oznacza, że osoby, które mają ponad 2 godziny, no i po prostu sety kilka razy lepsze od tego, co ja zaraz będę miał. Przez to na pewno mój początek nie będzie raczej należał do najłatwiejszych. Jakby wiecie, no niby wbił mi tutaj te 10 killi i 1187 ranku, no ale kurde, no jak podleci mi ziomek, nie wiem, z 13 setem, a ja będę miał pierwszego Nemo, który nie ma nawet dodatkowych serc, no to ja będę autentycznie padał na hita, ale nie wiem, nie wiem, może jakoś ten odcinek wyjdzie, zobaczymy. Odbiorę sobie na pewno na sam start dzienną nagrodę. W pierwszy dzień mamy pospolity klucz i w sumie powiem wam szczerze, że może tutaj coś fajnego dropnie. Serio, 8 skóry smoka. No powiem wam szczerze, że nie jest to najlepsza rzecz, którą mogłem dropnąć, no ale no niestety, no jak widać, mój początek nie jest zbyt dobry. Ogólnie jeżeli chodzi o mój cel, to chciałbym w przynajmniej, nie wiem, 20 godzin stać się po prostu jakimś, nie wiem, no dobrym graczem na tym Skygenie, ogarnąć sobie jakiegoś dobrego seta, wbić jakieś porządne rangi typu, nie wiem, 2000, 2200, bo no 1187, no troszeczkę śmierdzi takim nubostwem w sumie, co pasuje do tego skina, którego aktualnie posiadam. Ale dobra, mamy już tutaj całego pełnego pierwszego secika. No ogólnie powiem szczerze, że pierwszy set na Skygenie na Bagemse jest dosyć trudny do zdobycia, więc no zgaduję, że troszeczkę tutaj przyawcze. No, no chyba, że po prostu jakiś, nie wiem, bager plus nagle z dupy rozda Kiola i dropnie mi kurna, nie wiem, 2 staki miedziaków, no to generalnie wtedy możliwe, że będzie troszeczkę łatwiej. Ej, w sumie nie jest to głupie, żeby napisać do bagerów plus. Ej, bagerzy plus, macie dostępnego Kiola? Znak zapytania. Ej, dobra, może któryś się skusi. Ogólnie, w ogóle jestem ciekawy, czy ktokolwiek ogarnie, że jakby ja to ja, no bo jednak no, mój nick to Doggy137 od tyłu, więc tak naprawdę można by się było domyślić, że ja to ja, ale no nie wiem, miejmy nadzieję, że nie będę miał jakiegoś super fokusu. Ej, dobra, napisałem ogólnie przed chwilą dosłownie każdego bagera plus, który jest online na serwerze i nikt nie ma aktualnie Kiola, więc no niestety chyba będę musiał tutaj to wszystko uczciwie pozbierać. Zupgrade'uję sobie tutaj zbrojkę na fasie i patrzcie, proszę bardzo, drugi... ja wiem, jak ja mogę nafarmić itemy na start szybko. Dobra, tylko proszę, by tutaj nikogo nie było. Proszę. O nie, dobra, dobra, to są ludzie. Może mnie nie będzie bił. Nie, no nie, proszę, proszę. Proszę, proszę, X-Fofa, masz... Nie bij mnie, nie bij mnie, proszę. Proszę, X-Fofa. O nie, no kurna, leje mnie ten ziomek. Wypierdzielasz. Ej, dobra, mnie w ogóle trafić nie może. Na CH4 nikogo tam nie będzie. Bo ogólnie aktualnie trwa event Zaklęta Wyspa i tutaj naprawdę można... O, shit, dobra, tutaj nikogo nie ma, tutaj nikogo nie ma, widzowie. Dobra, nikogo nie ma na CH4 na Zaklętej Wyspie. Dobra, let's go. Ja pierdzielę, one się wszystkie palą, co jest? Okej, okay, i mamy 17 esencji. A, dobra, to gówno. Ja pierdziele. Ej, przecież żeby zarobić na jedno zaklęte jajko, to trzeba nazbierać 12 staków esencji duszy. No to co, widzowie? No chyba idziemy farmić, nie? Kiola rozdał Panda Bambu, dobra, let's go! Gzy! Ogólnie nie będę ukrywał, że troszeczkę mi czasu to zajęło, ale proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście i prawie 12 stack. Dobra, ostatnie pięć esencji duszy i mamy to, widzowie. Autentycznie przez 40 minut zbierałem napieprzone jajko zaklęte, które w sklepie kosztuje 5 zł. Dobra, mamy to, widzowie, let's go! Ej, jak drobnie jakiś totalny gół, no to ja się popłaczę. Dobra, jest 12. Dobra, jest 12. Dobra, jeżeli, autentycznie, jeżeli dropnie skóra smoka albo punkty umiejętności, które aktualnie są totalnie useless dla mnie, to ja pierdzielę, widzę ten odcinek i piszę do pierwszej topki, czytam itemy, że jestem Doggy i nagrywam odcinek. Pozdro.
Dobra, zaklęte jajko. Jest to jajo stworzone w czeluściach piekieł, z którego poza miedziakami i genbustami może zdobyć zaklęcia siły, szybkości oraz nieśmiertelności. Generalnie, jeżeli chodzi o te zaklęcia, to zaklęcie siły jest naprawdę giga mocne. Ale najbardziej chyba liczę na genbusta 30 osobistego albo na dwa ssaki miedziaków, zobaczymy, dobra. Tak szczerze wam widzowie powiem, że chyba genbusta 30 najbardziej chcę, bo punkty umiejętności są totalnie dla mnie useless. Kura smoka też jest giga spoko, bo mogę z niej sobie skraftować elytrę. Ale, nie no, ja pierdzielę no. Pierdzielasz, dobra, dobra. Skóra smoka też generalnie spoko, bo na elytrę te zaklęcia też są giga mocne. No ale najbardziej genbusty albo miedziaki. No tak szczerze, jeżeli mi drobni genbust 30, no to jestem ustawiony, nie? Ja jakby tego pierwszego seta sobie ogarnę, nie wiem, w 10 minut. Dobra, genbust albo miedziaki. Miedziaki spoko, nie będzie super, ale najbardziej genbust. 3, 4, let's go! Dwa staki miedziaków, dobra, dobra, dobra. Nie jest to co prawda widzowie genbust. Na sam start one są giga fajne, bo no kurde, no jednak skraftuję sobie na stówę całego pierwszego seta za to. Szybko pobiegnę sobie do miedziarzy i w ogóle zobaczę ile. Okej, okay, dobra, jeden bajkowy blok kosztuje jeden miedziak. No to na chillu chyba. Czekajcie, czy ja w ogóle tyle potrzebuję? Czekajcie. Dobra, nie wiem, na razie skraftuję sobie. Nie, dobra, dwa staki chyba dobra, skraftuję na razie półtorej staka, żeby też nie przesadzić. Na początku sobie wymaksuję na pewno broń. Dobra, broń mamy wymaksowaną. Ej nie, chyba muszę wszystko wymienić, no. Okej, tylko mi brakują w sumie trzy części zbroi i mam, dobra, ale mam jeszcze tego legendarnego klucza z Kiola, więc może z tego coś dropnie fajnego. Ja bym z 10 globalny nie potrzebuję, piątka globalna nie. No kurde, 20 by była spoko. No i co, stak miedziaków. Dobra, oby stak miedziaków drobną. Jak drobnie stak miedziaków, to ja autentycznie, nie wiem, wchodzę na krzesło. 3, 4 i ja p***dolę. Co jest? Ej, dobra, ja mam autentycznie takiego farta w tym odcinku, że to jest niemożliwe. Dobra, to czekajcie, ile ja tego potrzebuję? 24, 40, o fuck, ej, nie styknie mi chyba. Dobra, trochę mi będzie brakowało, ale i tak git. Ulepsz, raz. A, nie, dobra, jestem. A, ej, dobra. Dobra, czekaj, co ja właśnie ogarnąłem? Ja nie miałem bani na maksa. Ja nie, dobra, więc co, jednak chyba trochę poławszy na pierwszym generatorze. Dobra, generalnie poszedłem na kilka minut Z2. Jak widzicie, udało mi się już zdobyć dwa staki 49 bajkowych bloków Nemo. Jak widzicie, no bardzo szybko ogólnie to dropi. No bo nie to, że jest genbus 10 od Nariego aktualnie. No to też te generatory początkowo zostały mocno zupgrade'owane. Także w tym momencie ukośnik ulepsz i raz i... Dobra, idę jeszcze Z2. Dobra, 3 staki i 12. No teraz troszeczkę wolniej to słowo, był genbus 5 jedynie włączony, ale dobra, ulepsz. Pyk, pyk, pyk. Dobra, mamy. W końcu mamy wymaksowanego pierwszego seta. I teraz uwaga, pytanie. Teraz uwaga, pytanie dzisiejszego dnia. Czy będę zabijany przez najlepszych graczy na serwerze? No na razie nikt tutaj nie podlata. Nie, proszę, proszę. Nie, nie, nie rób tego. Nie rób tego. Nie, nie bij mnie. No proszę. Weź to fajnie zmontuj. No nie, no nie bij mnie. Pro, nie. No zostaw mnie, no. Nie, na mnie. Razy 30 odpalił globalną, dobra, 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 5 minut i to mam, let's go. Patrzcie jak to leci, widzę, patrzcie na mój ekwipunek. Dobra, dobra, teraz tylko proszę, żeby nikt mnie nie zabił i ja w 3 minuty mam drugiego seta. Uuu, i ziomek bagierek plus kupił, dobra, ukośnik Kiol, proszę. Ej, dobra, jeszcze jak da Kiola i mi dropnie coś mocnego, to w ogóle. Kiol, proszę, nowy bagierze, no nie, no kupił bagiera plus, a nie rozdał Kiola, nie, jak on mógł. Ale patrzcie, stoję sobie autentycznie chwilę i już patrzcie na to, jakie mam itemy, nie? Ta 30 jest tak mocna. Proście, pimpka, 1906, oki, all. Ej, może ja pójdę farmić Elkę zamiast tego drugiego seta. Bo ta 30 jest jeszcze przez 7 minut. Ej, no chyba tak zrobię. O, no i nikogo nie ma, no i to jest życie, widzowie. Na Elkę, jeżeli dobrze pamiętam, 32 skóry są potrzebne, a na fajerwerki chyba pół staka za 8? Dobra, nie wiem, będę farmił i zobaczymy. Dobra, autentycznie minuta zbierania i uwaga, mamy na Elkę, dobra, pozdro. Jest elytra ochrona 0 i stack fajerwerek, dobra. Dofarmię sobie jeszcze troszeczkę na koksy i refy i lecę znowu zbierać na maruchy seta. Dobra, zrobię sobie tak, zrobię sobie jeszcze te fajerwerki, bo jednak nie skraftowałem staka, tylko pół staka. I nie, refów nie będę kupował. Dobra, wydam wszystko na fajerwerki, bo refy przecież i tak mogę skill gracza sobie zdobyć. Skill gracz i co 5 minut mamy refy, dobra. Ej, dobra, jeszcze 2 minuty tego genboosta, a patrzcie ile już ma. Wezmę sobie na pewno broń, zmaksuję. Dobra, mamy na maksa broń i... A nie, no i wypierdzielasz. Wypierdzielasz. No, idziesz stąd, idziesz. Nie podchodź, nie. Odejdź proszę cię, nie zbliżaj. Odejdź na mnie! Odejdź się, zbliżaj się! Nie podchodź! Nie podchodź! No i dupa, no! O, nie, no on mnie będzie bił cały czas, no!
Kurna, wreszcie mamy to. Czwarte buty, czwarte spodnie, czwarta bania, czwarta klata. Drugi set to jest autentycznie taka katorga. Lecimy z trzecim. Ogólnie giga fajnie, ponieważ jest coraz późniejsza godzina i naprawdę no, o wiele mniej tych graczy jest, więc sobie wymieniam w tym momencie kolejne części. A dobra, klaty nie mam założonej. Wymieniam sobie kolejne części i w ogóle... Dobra, prawie uzbierałem. No i dobra, jest chyba. Nie no, autentycznie nikt nie atakuje tutaj. Dobra, nawet za dużo nazbierałem. Mamy całego trzeciego seta, let's go. I patrzcie, jeżeli chodzi o setup Asa Astral, to tak samo są trzy levele tylko. Ogólnie to najgorszy jest właśnie ten pierwszy i drugi set, a potem to już idzie tak gładko. Nie, atakuj mnie, dobra? Nie atakuj mnie, okej? Okay? Kord, nie atakuj mnie, proszę. Nie zabijam, ja błagam, okej? Okay? Ej, masz zepsute trochę mikro, Kord. Ej, dasz mi jakieś itemy? Ej, Kord, dasz itemy? No fuck! Ej, czekajcie, bo on mówi, że mi da jakieś te... Dasz mi coś... Proszę? Nie, no kurde, no... Wypierdzielasz! Dobra, nie wiem, czy to było mądre, że go zaatakowałem, widzowie! Nie, dobra. Proszę, zostaw mnie. Ej, w ogóle zobaczycie mnie już stać na kolejne ulepszenie, bo ja tutaj siedzę. Dobra. Ja jestem debilem. Ja broni nie ulepszyłem. A, ale dobra, ja mam jeszcze bajkowe bloki, czekajcie. Dobra, to chyba będę miał. O kurna, wymianę mi daj. 5 osobistych 15 i 4 20. Dobra. Ten odcinek będzie na easy. Lecimy z tym koksem, widzowie. Genbus 20 na 10 minut pierwszy. No siema, Kord. Ej, ale weź mi nie rozpowiadaj, że ja to ja jak coś, dobra? Sanderek, dasz mi coś? Nie jestem dogi jak coś, więc mnie nie bij. Ok? Typ jest w szoku. Dobra, ulepszam. Wezmę na razie broń na maksa, dobra, mam broń. Buty. Spodnie. Dobra, i teraz klata i bania tylko zostały. MSG, Sanderek. Dasz jakieś i ty? Boże, no i bije mnie. Weź mi pomóż, Kord. Weź go, zabij go. Dobra, on padnie. Nie, no zabrał mi. Dobra, mam już ogólnie półtorej staka, więc chyba git. Niestety mam ostatnie dwa genboosty 20, więc no dosyć średniawa. Dobra, patrzmy. Raz, dwa, trzy. Git i... Dobra, pół staka tylko mi brakuje. Okej, i uwaga. Dobra. Jeszcze tylko 20. 46. 47, 48, dobra. Teraz kurna zabijam tego typa, co mnie wcześniej zabił. Wypierdzielasz. A on nie ma 2 godzin. Ej, dobra, jakim cudem mi tyle zajęło dojście tutaj? Jeszcze z takim gafartem, a ziom ma 2 godziny i już tutaj jest. Nie wiem jak to jest możliwe. Ej, ogólnie pomyślałem sobie, że zamiast farmić po kolei te wszystkie sety, to najpierw chyba na farmie sobie po prostu na najlepszą broń i jak będę miał przykładowo taką 9, to wtedy będę leciał dalej z tymi kolejnymi setami, bo naprawdę tak mnie to irytuje. Robię event pytania i odpowiedzi. Kto odpowie na największą liczbę pytań ode mnie, wygrywa GBX100. Chętny zapraszam. Dobra. Idziemy na to, widzowie. Ej, dobra, jakby mam szczerą nadzieję, że będą tam pytania o mnie, nie? Bo jeżeli będą tam pytania typu nie wiem, ile osób mieszka w Chinach, powiedz dokładnie, no to raczej nie odpowiem. Ale jak będą jakieś tam pytania o bugiem, to... Uuu, dobra, co jest? Czekajcie. O kurna, patrzcie ile typa jest, co jest? Dobra, czekajcie. Dobra, ja się muszę przygotować, żeby tutaj nie było, że ja to spierdzielę, bo jak ja... Ej, tylko pytanie właśnie, czy on nie skamuje, bo jak on mnie oskamuje, jak ja tutaj to zwinuję, a on nic nie da, to naprawdę mi będzie przykro, widzowie. No zadawaj to pytanie, zadawaj pytanie, dobra. Ja wiem, że Edar, mam nadzieję, że to będzie coś prostego. Ale wracając w ogóle do tego seta, to naprawdę mnie to tak irytuje, jak mnie zabijają po prostu ludzie z lepszymi setami. Więc ja chyba będę leciał na razie full w broń chyba. Dobra, muszę się przygotować z odpowiedzią, proszę coś prostego. Czekam jeszcze 2 minuty, no boże no! Patrzcie ile tu jest osób, co jest? To ja idę farmić, bo na nic pewnie nie odpowiem, lol. X Mimi, rel. Ej, dobra, ja sobie w ogóle przygotuję od razu przeglądarkę, żeby wpisywać te pytania. Dobra, uwaga, pierwsze pytanie. No, boże, jakiś typ się odzywa, no. Dawaj, dobra. Dobra, mam gotowego Google'a, widzowie. Mam gotowego Google'a już przygotowanego. Podaj liczbę. Nie! Liczba. Proszę. 3,14, 15, 92. Dobra. Ej, dobra, ale ja byłem pierwszy. Gizmo był po mnie. Ja byłem pierwszy. Ja od razu odpowiedziałem. Ej, dobra, żeby nie było, że on weźmie kogoś innego.
tego, nie no, błagam. Tym, co całą liczbę pi praktycznie przepisał, co jest? Poprawna odpowiedź to 3,14,15,92. No dobra, ale... A kto wygrał? Dobra, dobra, nie wiem, o co chodzi, nie wiem. O, drugie pytanie będzie, dobra. No, teraz przygotowuję Google'a, widzowie. Pierwszy był 7,37, Igor, dobra. S? Dobra, dawać mi kolejne pytanie. Kiedy powstał Bagiem C? Miesiąc i... Czekajcie, 2022, a miesiąc to był końcówka. No chyba czerwiec. Kurna, ale to Mixi wygrał. Kurna mać. 13 ma... Ej, no nie, no kurna, co za śmieć. Ej, no nie, no ale że... Helper lepiej wie, kiedy powstało. Ej, ale skąd oni to w ogóle wszyscy wiedzą? Co jest? Ej, to jest ogólnie śmieszne, że ludzie znają datę powstania Bagiem C, a nie znają rozwinięcia liczby pi z matematyki, nie? Poprawna odpowiedź, czerwiec 2022. No, wiedziałem, widzowie. A, no i mix i pierwszy, no. Dobra, kolejny. Proszę coś prostego. Oh, fuck! Dobra, byłem pierwszy. Ale Mateusz napisałem, Mateusz. Ej, dobra, ciekawe, czy mi to uzna. Nie, proszę, no. Dobra, czemu oni piszą Kasper? By Kuba? Ej, dobra, ale ja by... Dobra, napisałem Mateusz, no, no, pytanie, czy mi zaliczy, no. Let's go! Dobra, kolejne pytanie. Mam już dwie odpowiedzi, Mixi ma jedną i jeszcze jakiś inny ziomek ma jedną. Nie, czekajcie. O, fuck, łódź. Dobra, easy, łatwo. Ej, czy tutaj serio będą pytania tylko o mnie? Nie, no. Ziomek co łódź napisał przez zło otwarte. Bydgoszcz, Biała Podlaska. Let's go, dobra, trzeci punkt. Pytanie jeszcze, ile ma pytań? Co? Nie. Ej, co to jest? Jeżeli on napisze, że odpowiedź na pytanie, czy Dogi jest gejem, to tak, to ja go wyrzucę z administracji, autentycznie. No nie, proszę. No, dobra, odpowiedź nie, ale dobra, no pytanie, dobra, ja mam na pewno najwięcej odpowiedzi, pytanie jeszcze ile? Tylko proszę, żeby to było ostatnie pytanie, no, bo ja mam 3 odpowiedzi, no. 3 poprawne odpowiedzi, ma 7,37, Igot, gratuluję, wygrałeś GB100, S? Dobra, let's go, oko 1,37, dawaj mnie to. Dobra, trade, oko 1,37. Ale skam mulciak Dogiego. Ej, no to nie jest mój mulciak, co ty piszesz? Dobra. Daj mu widzowie jakiś ładny kształt, proszę bardzo. Let's go, mamy GB100 setkę, lecimy. No i teraz to kurna będzie zbieranie. A to jest na godzinę w ogóle? O kurwa. Dobra, odpalam to. 3, 4. Ry, dobra, GM100, ja pierdzielę. To jest rzecz, która kosztuje 4 dychy, widzowie, nie żeby coś. I patrzcie na to. Czekajcie, wypierdzielę wszystkie rzeczy do kosza, których nie potrzebuję. Aha, nie bij mnie. Patrzcie na to, widzowie. Aha, no i zajebiście. Dobra, patrzcie na to, widzowie. To jest tak chore. Dobra, robimy fajerwery. Dobra, stako... Nie, dobra, dofarmię sobie chyba do 2 staków. Oj, mamy 2,5, let's go. Patrzcie na to, 7 minut, raz, 2, 3, 4, 5 staków magicznych tych bloków. Ukośnik ulepszy, nawet nie wiem w ogóle, czy ja tyle potrzebuję, patrzcie na to. Dobra, prawie. Patrzcie jak to leci na tym GB100. To jest tak chore. Dobra, chyba mam to. Dobra, mamy to, raz, 2, 3. Nawet więcej w sumie uzbieram. I patrzcie, 10 minut i mam już całego kolejnego seta. Głowa, klata, fonie, buty, broń. Dobra, kolejny secik. No i kolejny secik. Ej, ale jeszcze, że coraz prościej. No i secik ostatni świnki Pepy. Już mam ogólnie na każdej części seta 14,5 serc i 29 pancerza. To jest tak mocne. Autentycznie ten GB100 to jest life changer. O, jeszcze mi zostały w ogóle. Wystaw za 100 miedziaków. O, no i tylko 3 sety, to ja właśnie kocham, nie? W sensie, wiecie, są wiadomo sety, które mają na przykład 4 levele czy 5, ale no jak są sety typu 3 levele, to na tym GB100 autentycznie w 5 minut można to zrobić. Kolejny set, dobra, jeszcze 19 minut genboosta mam. Kolejny secior, let's go. Dobra, ostatnie 8 minut stania na genbooście 100. Szczerze wam powiem, że naprawdę mi się już nie chce, ale jak sami widzicie, naprawdę bardzo szybko tutaj idzie na tym GB100, także miejmy nadzieję, że to dobije i kurna, idę powbijać kilka kili. Nie wiem, jest aktualnie pierdzielona 24, a dalej ludzie mnie tutaj zabijają. No jak to jest możliwe? Dobra, mamy spodnie, dobra. Ostatnie 5 minut.
No i dobra, mamy ostatnią minutę, ale dobra, oby starczyło. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Dobra, nawet mi w sumie trochę zostało, to jeszcze sprzedam. Wystaw 150, wystaw 250, dobra, może ktoś jeszcze kupi. No to co, widzowie? Pora na bitkę. Okej, okay, a więc jest godzina już druga w nocy, jak widzicie 12 godzin i 2 minuty spędzonego czasu na serwerze. Udało mi się zdobyć ogólnie całego seta 16 na poziomie drugim, no i broń Shreka na poziomie pierwszym. Nie wstawiałem procesu, jak to zbierałem, ponieważ ten film byłby za długi, także dzięki za oglądanie, ja zabijam, siema.